Witam was serdecznie, moi drodzy widzowie, dzisiaj w kolejnym odcinku z serii Max Payne. Ciśniemy sobie do przodu. Oczywiście jesteśmy naćpani po uszy, dostaliśmy śmiertelną... Max, czy to ty? Max! Dawkę alkoholiki. Gdzie jesteś? Max, proszę! I... mamy... Nie, błagam! Max, nie! Przepraszam! Nie rób tego, Max! Nie! Max! Gdzie jesteś? Max, proszę! List mi się przyglądał. Staranny charakter pisma w liście był niepokojąco znajomy. Jesteś bohaterem komiksu. Prawda rozszczepiła mi czaszkę, a jaskrawo-zielony płomień spalił kłamstwa. Całe moje życie wydawało się podzielone na obrazki. Słowa wisiały w powietrzu jak balony. Byłem bohaterem komiksu. To zabawne, ale nie mogłem sobie wyobrazić nic gorszego. Parman się świeci, a sny są zrobione z pochylonych nekromantów. Śpiewa jak bananowy przekup, zbliżając się zbytnio do konstelacji na ogolonej głowie. Deszcz żab się skończył, rozpoczyna się deszcz krwi. To była pomyłka albo głupi dowcip. Ktoś bredził, coś niezrozumiałe. Zupełnie bez sensu. Ogarnęło mnie déjà vu, a głos dzwoniącego był dziwnie znajomy. Ja też bym chciał zadzwonić przed Berettę. Dziwny kawałek papieru wyglądał groźnie. Staranny charakter pisma w liście był niepokojąco znajomy. Jesteś bohaterem gry komputerowej, Max. Prawda niczym zielony ogień płonęła w moim umyśle. Informacje o uzbrojeniu wiszące w powietrzu, widoczne kątem oka. Niekończąca się strzelanina, czas spowalniany, żeby pokazać moje ruchy. Paranoiczne wrażenie, że ktoś kontroluje każdy mój ruch. Byłem bohaterem gry komputerowej. To zabawne. Ale nie mogłem wyobrazić sobie nic gorszego. To jest głupie, brat. Nie daj się. To Valkyria, narkotyk. Obudź się. Pamiętaj, kim jesteś. To była pomyłka, albo głupi dowcip. Ktoś bredził coś niezrozumiale, zupełnie bez sensu. Ogarnęło mnie déjà vu, a głos dzwoniącego był dziwnie znajomy. Nie lubię takiego motywu, że bohater wie, że jest w grze komputerowej, bez sensu. Teraz patrzcie, tu jest kuchnia, stół, no powiedzmy kuchnia, jak mi się przynajmniej wydaje, albo jakaś jadalnia. Przechodzimy sobie tutaj. Wszystko jest w dziecięcych kolorach, ale tam też widać ten sam stół. Niezłe to jest. I tak nic nie ma. Jesteśmy w jakimś dziwnym pomieszczeniu. I teraz najgorszym z tego. Jakbym dał ten zapis. A wszystko jest w zwolnionym tempie do mnie. Kurde. Thank you.
chyba nie ma. Okej, okej. To jest straszne. Jakby mniejszy, nie wiem, parę lat, nie wiem, 8, jak to grałem, byłem tak przestraszony. Aha, schodzimy dół. Nie trafiłem. Dobra, dobra. Zrozumiałem. Oh yeah! Mój czysty fart. A pakiet, pakiet, pakiet. Max! Nie! Max! Spokojnie. Morderco, zabiłeś ją. Zabiliśmy Maxa Payne. Co teraz? Coś przydarzyło mi się dzisiaj w biurze. Dostałam dziwną notatkę, chyba o wikingach. Kochanie, muszę lecieć. Opowiesz mi o tym wieczorem. Miłego dnia, kochanie. Dziury po kulach czerwieniły się jak rubiny, a krew lśniła na jej jasnej skórze. Była taka piękna. Zabójca się uśmiechał. Ciało upadłych aniołów. Ale fajnie. Zielony koszmar powoli się kończył, zostawiając w mojej duszy mroczne plamy, których nie da się zmyć. Czułem się jak trup, byłem w szoku. Obudziłem się zlany zimnym potem, śmiertelnie zmęczony. Było mi niedobrze, leżałem w kałuży własnych wymiocin. Zanim świat zwariował, ta wiedźma powiedziała: zabierzcie mnie do Cold Steel. To była jedyna wskazówka, jaką miałem. Całą wieczność zbierałem się do kupy. Gdy już odżyłem, pojechałem prosto do odlewni Cold Steel za miastem. Sporo się tu działo, jak na tak mroźną noc. Jeździły ciężarówki i biegali ludzie. Miałem przewagę nad tą wiedźmą. Sądziła, że mnie zabiła i nie spodziewała się mojej wizyty. Czas ruszać. Dźwięk przeładowany. Męcząca podróż wprawiła mnie w szalony nastrój. Adrenalina rozsadzała mi żyły. Zataczałem się, idąc po zamarzniętym dachu odlewni, wśród padającego śniegu i wyjącego wiatru. Byłem jak ninja, obdarzony mocą kung fu. Poważnie, a nawet byłem supermenem, gotowym wpaść przez świetlik i rozwalić wszystko. Niemal opuszczone tereny przemysłowe, w samym środku pustkowia. Odlewnia była doskonałym przyczółkiem działalności przestępczej. Mili panowie. W środku roztopiony metal wrzał i kipiał jak mikstura czarownicy. Nie.
nie powiem, że to jest prosta misja, bo tak nie jest. O właśnie. Dobra, zrobiłem sobie zapis. Wszystko jest zaminowane. Panie Wierze, nastąpiło targnięcie. Czy śnieżycy, Jim Bravura, wszelkie niezbędne środki. Walczymy z nami zagrożenie. Policja, działania. Czy śnieżycy, Jim Bravura, wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania. Czy śnieżycy, Jim Bravura, wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja. Niebezpieczne warunki. Wyjątkowo silna śnieżyca. W historii miasta samochody utknęły w zaspach. Opady śniegu. Prognozą. Taka pogoda ma się utrzymać. Śnieg sypał z nocnego nieba jak konfetti na diabelskiej paradzie. Śnieżyca trwała w najlepsze. Jedno z 100% pewne, że będziemy mieli dużo M4 w tej misji. Ukryty. Dla mnie patrzadła nie wiem, chyba jeszcze jeden jest. Atakuje przeciwnika. Nic nie atakuje. Muszę wam powiedzieć, że w sprawie ASG mam zamiar zakupić sobie jedną nową replikę, co wy już nawiedziliście, nie? Ale wam powiem. Beretta. Ponieważ jest zajebista. A desertyzm jest za duży. Naprawdę nie mogę wziąć amunicji do... Nie, no dobra, trzeba się pobawić z tymi cackami. Zrobimy sobie zapis. Proszę mi odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Zamknęły w porę. O kur... Tam pogotowie. To
odnoszę wrażenie, że jestem pojebany. To może nie być wrażenie. Co trzeba zacząć używać tego kolta i karabiny z najgorszego. Chyba nie dało się bawić. Spróbuję go odciąć. Nie rozumiem, dlaczego oni nie wybuchli. Strzelba. Oho, i to sobie zostawiłem na później. Chyba, że ten pan nie przyjdzie. Nie przyjdzie. No to tutaj sobie zakończyłem. Już zajebisty odcinek. Także, jak się z wami żegnam. Siemana. Cześć.